przeciwko Antoniemu Fila. Proszę uwaga. Wyrok Unii Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Rejonowy w Pidzynie w drugim wydziale karnym w składzie przewodniczącego sędzia Sądu Rejonowego Izabela Grabowska, protokołem starszy sekretarz sądowy Aleksandra Ścisłowska po rozpoznaniu w dniach 26 lutego 2016 roku, 29 kwietnia 2016 roku, 3 czerwca 2016 roku, 24 czerwca 2016 roku, 22 lipca 2016 roku, 29 lipca 2016 roku sprawy karnej Antoniego Mariana Fili, syna Piotra i Władysławu, urodzonego 9 czerwca 1950 roku w Gdańsku, oskarżonego o to, że od dnia 17 grudnia 2015 roku do chwili obecnej poprzez umieszczenie na banerze reklamowym ustawionym na parkingu w Sztumie przy ulicy Plac Wolności, obecnie baner znajduje się na budynku należącym do oskarżonego, napisu o treści, dlaczego pani Lucyna Wojciechowska, prokurator z Kwidzyna, ochrania malwersację burmistrza Tabora, pomówił publicznie burmistrza gminy Sztum pana Leszka Tabora o przestępstwo malwersacji, co mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowisk we władzach samorządowych, to jest o przestępstwo z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. O to, że w opublikowanym w dniu 9 listopada 2015 roku wywiadzie udzielonym portalowi Gazeta Śledcza.pl zniesławił burmistrza Sztumu Leszka Tabora, wypowiadając słowa: uważam, że na podstawie dostępnych mi dokumentów burmistrz Leszek Tabor jest wielokrotnym przestępcą i o tym nie boję się głośno mówić. Pomówił publicznie burmistrz gminy Sztum pana Leszka Tabora o wielokrotnym popełnieniu przestępstwa, co mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowisk we władzach samorządowych. To jest o przestępstwo z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. Oto, że w dniu 2 października 2015 roku w wypowiedzi udostępnionej na portalu internetowej telewizji Nowy Sztum oraz opublikowanej w serwisie YouTube pod adresem, tutaj jest adres internetowy, pod którym można zapoznać się z treścią tego wideo. Używając słów, struktura sztumska trzyma się bardzo mocno. 21 lat po przegranym pana Leszka Tabora pomówił publicznie burmistrza miasta, przepraszam, burmistrza gminy Sztum pana Leszka Tabora o przestępstwo, co mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowisk we władzach samorządowych. To jest o przestępstwo z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. W piśmie z 22 lipca 2016 roku skierowanym do prokuratora generalnego Andrzeja Sermeta, opublikowanym na portalu wiadomości ze sztumu.pl, użył słów: świeży przykład przestępstwa burmistrza Sztumu pana Leszka Tabora dotyczy remontu dróg gminnych. Pomówił publicznie burmistrza gminy Sztum pana Leszka Tabora o przestępstwo, co mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowisk we władzach samorządowych. To jest o przestępstwo z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. Orzeka, co następuje. Oskarżonego Antoniego Mariana Fila uznaje za winnego tego, że 17 grudnia 2015 roku w Sztumie pomówił za pomocą środka masowego komunikowania, jakim jest baner reklamowy, burmistrza miasta i gminy Sztum Leszka Tabora o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowania stanowiska burmistrza lub innych stanowisk we władzach samorządowych w ten sposób, że umieścił przy Placu Wolności w Sztumie baner reklamowy z napisem o treści: dlaczego pani Lucyna Wojciechowska, prokurator z Kwidzyna, ochrania malwersację burmistrza Tabora, Antoni Fila, koniec cytatu, pomawiając burmistrza miasta i gminy Sztum Leszka Tabora o dokonanie malwersacji, to jest uznanie go za winnego popełnienia przestępstwa z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. Oskarżonego uznanie za winnego tego, że w udzielonym w Sztumie portalowi Gazeta Śledcza.pl o opublikowanym 9 listopada 2015 roku wywiadzie pomówił za pomocą środka masowego komunikowania, jakim jest publikacja internetowa udzielonego wywiadu, burmistrza miasta i gminy Sztum Leszka Tabora o takie postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowania stanowiska burmistrza lub innych stanowisk w władzach samorządowych w ten sposób, że udzielając wywiadu użył sformułowania o treści: uważam, że na podstawie dostępnych mi dokumentów burmistrz Leszek Tabor jest wielokrotnym przestępcą i o tym nie boję się głośno mówić, pomawiając burmistrza miasta i gminy Sztum Leszka Tabora o dokonywanie przestępstw, to jest uznanie go za winnego popełnienia przestępstwa z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. Uniewinnie oskarżonego od popełnienia przestępstwa zarzuconego jego winą w punkcie 3 aktu oskarżenia. Uniewinnie oskarżonego od popełnienia przestępstwa zarzuconego jego w punkcie 4 aktu oskarżenia. Przepraszam. Uznaje, że oskarżony dopuścił się popełnienia zarzucanych jemu w punktach 1 i 2 wyroku przestępstw w krótkim odstępie czasu,
z wykorzystaniem takiej samej sposobności w warunkach ciągu przestępstw opisanych w artykule 91 paragraf 1 kodeksu karnego i zatem na podstawie artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 91 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 33 paragraf 1 i paragraf 3 kodeksu karnego wymierza jemu karę 40 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 200 zł. Na podstawie artykułu 215 kodeksu karnego orzekł o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie wyroku w piątkowym wydaniu Dziennika Bałtyckiego dodatku Powieśle Szkół i Ciężko na stronie trzeciej. Na podstawie artykułu 48 kodeksu karnego w związku z artykułem 212 paragraf 3 kodeksu karnego orzekł oskarżonego na wiązkę w kwocie 8 tysięcy złotych na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Kobiet w trudnej sytuacji życiowej Lumana w Kwidzynie. Zasądzał oskarżonego na podstawie artykułu 628 punkt 1 KPK na rzecz Leszka Tabora 6300 zł tytułem zwrotu poniesionych przez niego kosztów procesu, to jest 6150 zł z tytułu ustanowienia pełnomocnika z wyboru i 150 zł tytułem zwrotu połowy zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania. Na podstawie artykułu 628 punkt 2 KPK na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 1000 zł, z czego 800 zł stanowi opłata na rzecz Skarbu Państwa. Na podstawie artykułu 632 punkt 1 KPK ustala, że koszty procesu w jednej i drugiej ponosi umilniającej w kwocie 150 zł Leszek Tabor. Proszę usiąść.